Problematyka wyparcia w ostatnim czasie stała się przedmiotem wielu publikacji prasowych, głównie z uwagi na to, że zaczęto prowadzić badania empiryczne nad tym zjawiskiem. Badania, które przyciągnęły uwagę mediów. Niedawno u nas w Polityce można było przeczytać artykuły dotyczące tego zjawiska, aczkolwiek artykuły te dotykały tylko pewnych aspektów wyparcia i tłumienia, natomiast pomijały kwestie na przykład związane z procesami emocjonalnymi. To, o czym ja dzisiaj będę mówił, dotyczy tego, w jaki sposób zapamiętujemy nasze doświadczenia z przeszłości. I rozpocznę może od pewnego przykładu, który prawdopodobnie każdy ma we własnym doświadczeniu. Pewnie kiedyś w życiu zdarzyło nam się coś takiego, że zrobiliśmy jakąś rzecz bardzo impulsywnie i potem chcemy o niej zapomnieć. I faktycznie udaje się nam to zapomnieć. Często otoczenie nam przypomina, że zrobiliśmy coś, czego się wstydzimy. Otoczenie zresztą często wykorzystuje tego typu informacje po to, żeby wzbudzić nas poczucie winy. Niemniej jednak nasze zabiegi nastawione na to, aby te informacje zapomnieć, są zabiegami niezwykle skutecznymi. Koncepcja wyparcia, jak mówiłem poprzednio, pojawiła się w psychoanalizie. Przy czym psychoanalitycy odróżniali od siebie dwa procesy. Z jednej strony mówili o wyparciu, które było procesem automatycznym, natomiast z drugiej strony mówili o tłumieniu. Koncepcja tłumienia pojawiła się troszeczkę wcześniej i tłumienie z kolei było procesem świadomym, kontrolowanym przez jednostkę. Pierwsze pomysły pojawiły się u samego Freuda, przy czym to był koniec XIX wieku, natomiast pełna koncepcja wyparcia pojawiła się w latach XX wieku. Tłumienie polega na tym, że ze świadomości usuwamy rozmaite informacje, które są dla nas nieakceptowane i nieprzyjemne, natomiast wyparcie jest mechanizmem obronnym, to znaczy jest to taki mechanizm, dzięki któremu potrafimy zredukować lęk i potrafimy zachować dobre mniemanie o samym sobie. Freud w latach 20. uważał, że wyparcie broni przed konfliktowymi informacjami, które pojawiają się zarówno w naszej sferze popędowej, jak i w tej sferze społecznej, zwanej sumieniem, czyli superego. Mówiąc inaczej, konflikt pomiędzy naszymi popędami i pomiędzy sumieniem doprowadza do tego, że w psychice pojawia się silna niezgodność, którą ludzie próbują usunąć i którą wypierają, z istnienia której zresztą nie zdają sobie sprawy i która na przykład może prowadzić do czynności, które są czynnościami omyłkowymi, czynnościami, w których pojawiają się rozmaite błędy językowe. Dobrym przykładem jest to, co stało się niedawno na zebraniu Instytutu Psychologii. To było dokładnym powtórzeniem tego, co się przydarzyło kiedyś w parlamencie austriackim i o czym pisze Freud. Mianowicie w parlamencie austriackim kiedyś przewodniczący parlamentu, wiedząc o tym, że zanosi się na dużą awanturę pomiędzy posłami, powiedział marszałek parlamentu austriackiego, powiedział: panowie, stwierdzam, że mamy kworum, w związku z tym zamykam posiedzenie. Faktycznie zależało mu na tym, żeby posiedzenie otworzyć. Psychologowie ten przykład znają doskonale, ale ostatnio na zebraniu Instytutu Psychologii PAN pojawiła się dokładnie ta sama pomyłka. Osoba prowadząca zebranie powiedział: witam Państwa bardzo serdecznie, dziękuję za udział w zebraniu. A więc nawet znajomość tego, że coś takiego się pojawiło u kogoś innego, nie chroni nas przed tym, że w jakimś momencie pojawiają się tego typu zachowania. Poglądy Freuda rozwijała jego córka, Anna Freud, która w 1938 roku napisała książkę Ego i mechanizmy obronne i ona powiada, że wszystkie mechanizmy adaptacyjne, bo ona się posługuje troszeczkę szerszym pojęciem, możemy podzielić właśnie na dwie grupy. Jedna grupa to są mechanizmy, które bronią nas przed lękiem wewnętrznym, lękiem, który pochodzi z konfliktu wewnętrznego, natomiast druga grupa to są mechanizmy, które bronią nas przed zagrożeniami zewnętrznymi. Ta pierwsza grupa może prowadzić do rozmaitych zaburzeń zachowania, na przykład może prowadzić do nerwicy, do różnego typu nerwic. Natomiast te drugie mechanizmy są mechanizmami, które pełnią funkcję adaptacyjną. I ona twierdzi, że ten mechanizm, który jest mechanizmem świadomym i kontrolowanym,
On jest mechanizmem skutecznym pod względem adaptacyjnym, natomiast wyparcie należy do grupy drugiej, takiej grupy, która może prowadzić do patologii. Pojawia się pytanie, czy możliwe jest odróżnienie od siebie wyparcia i tłumienia. To znaczy, czy możliwe jest stwierdzenie, że w danej sytuacji u kogoś występowało wyparcie, a w innej sytuacji występowało tłumienie. Tutaj sprawa jest bardzo skomplikowana, ponieważ musielibyśmy dysponować jakimiś niezależnymi wskaźnikami dotyczącymi tego, jak możemy odróżnić od siebie procesy automatyczne i procesy kontrolowane. Freud zresztą był przeciwny prowadzeniu badań nad mechanizmami obronnymi, między innymi również badań nad wyparciem, i dowodem na to jest jego korespondencja z amerykańskim psychologiem, z Robertem Searsem, prowadzona w latach 30. Sears mianowicie do niego napisał list, w którym prosił o stwierdzenie, czy warto badać eksperymentalnie jeden z mechanizmów obronnych, mianowicie projekcję. Freud twierdził, że te procesy są tak subtelne i tak delikatne i ulotne, że nie ma sensu prowadzić badań eksperymentalnych, ponieważ metody, którymi posługują się psychologowie, są zbyt grube. I mechanizmy obronne mogą pojawiać się na przykład w trakcie psychoterapii, w trakcie psychoanalizy, natomiast mała szansa jest na to, że coś takiego da się zaobserwować w kontrolowanych badaniach empirycznych. Sears na szczęście nie posłuchał uwag Freuda i od lat 30. zaczęto prowadzić badania eksperymentalne nad mechanizmami obronnymi, poczynając właśnie od projekcji, czyli mechanizmu polegającego na tym, że przypisujemy innym negatywne cechy, negatywne zamiary, które u nas samych występują, czyli mówiąc inaczej, człowiek, który jest agresywny, mówi, to nie ja jestem agresywny, to inni ludzie są agresywni. I dzięki badaniom Searsa udało się zademonstrować, że takie zjawiska jak projekcja występują również u ludzi zdrowych, u ludzi normalnych, niekoniecznie ludzi, u których stwierdza się nerwica. W tej chwili potrafimy na to spojrzeć w troszeczkę inny sposób, ponieważ w latach 70. pojawiła się w psychologii koncepcja procesów automatycznych i kontrolowanych. Z jednej strony to są takie procesy, które odbywają się bez udziału świadomości, procesy, które mają charakter balistyczny. To znaczy wtedy, kiedy one się rozpoczną, one się toczą i nie można właściwie ich przerwać. Tak jak ta intencja, o której mówiłem na samym początku, intencja, żeby skończyć zebranie, które jeszcze się nie rozpoczęło, jest taką intencją, której ujawnieniu się nie można zapobiec. I stąd też w tej chwili psychologowie zaczęli szukać takich technik, które pozwalają stwierdzić, czy mamy do czynienia z procesem automatycznym, czy procesem kontrolowanym. Wiemy w tej chwili, że procesy automatyczne są procesami, które przebiegają bezwysiłkowo. To znaczy one w niewielkim stopniu angażują nas poznawczo i dlatego też być może tutaj jest jakaś nadzieja dotycząca tego, że uda się eksperymentalnie zbadać to zjawisko, które dawniej pojawiało się tylko w badaniach nad pacjentami. Natomiast wtedy, kiedy mamy do czynienia z dowolną próbą usuwania ze świadomości rozmaitych treści, wtedy najprawdopodobniej mamy do czynienia z procesami kontrolowanymi, które pochłaniają znacznie więcej wysiłku poznawczego. Wiemy już, że to rozróżnienie na procesy kontrolowane i procesy automatyczne nie jest rozróżnieniem zero-jedynkowym. To znaczy, zdarzają się takie przypadki, kiedy my częściowo uświadamiamy sobie jakiś proces, częściowo go potrafimy kontrolować, ale nie potrafimy go skontrolować do końca. Gdyby tak było, to oczywiście ludzie, którzy na przykład ćwiczą innych w relaksacji, powinni w sytuacjach zagrożenia czy w sytuacjach stresu sami doskonale się zrelaksować i funkcjonować w sposób sprawny i całkowicie spokojny. Okazuje się, że to nie jest możliwe, aczkolwiek oni wiedzą, jak to należy zrobić, ale czasami u siebie nie potrafią takich procesów uruchomić. Możliwe jest też tak, że to stare rozróżnienie, które zostało wprowadzone przez psychoanalityków na wyparcie, które miało być procesem automatycznym, i tłumienie, które jest procesem częściowo świadomym, nie jest również takim rozróżnieniem zero-jedynkowym. Że jest tak, że z jednej strony mamy
czyste wyparcie, z drugiej strony mamy czyste tłumienie, ale być może istnieje jakieś formy pośrednie, które są częściowo przez jednostkę kontrolowane. No i to, o czym mówiłem wcześniej, że wtedy, kiedy tłumimy albo kiedy wypieramy, zużywamy nasze zasoby umysłowe. Czyli mówiąc inaczej, wtedy, kiedy tłumimy coś przez długi czas, to nie dysponujemy odpowiednią ilością zasobów umysłowych, czyli odpowiednią ilością energii mentalnej, jak niektórzy powiadają, na wykonywanie innych zadań. Dzieje się tak na przykład wtedy, kiedy dręczą nas myśli intruzywne, takie myśli, których nie potrafimy się pozbyć, i wtedy przez cały czas o czymś myślimy, otoczeniu wydaje się, że my jesteśmy czymś bardzo zaabsorbowani, albo czasami robimy wrażenie osoby niezwykle roztargnionej, ale faktycznie próbujemy sobie radzić wtedy z nieprzyjemnymi stanami emocjonalnymi, które nas bardzo mocno angażują, i w związku z tym nie potrafimy na przykład wykonywać innych czynności, które innemu człowiekowi nie sprawiają żadnych trudności. A druga sprawa, która dotyczy związku pomiędzy tłumieniem i wyparciem, to jest coś takiego, o czym psychologowie też wiedzą od bardzo dawna, mianowicie, że jeżeli jakaś czynność jest czynnością wykonywaną przez długi czas, to ona się automatyzuje. Początkowo, na przykład, kiedy prowadzimy samochód, utrzymujemy w świadomości sekwencję wszystkich ruchów, które musimy wykonywać. Jeden z moich kolegów, jak się uczył jeździć samochodem, to on sobie dawał instrukcje werbalne: przekręć kluczyk w stacyjce, wciśnij sprzęgło i tak dalej, i tak dalej. Ta czynność była dla niego całkowicie świadoma, natomiast ktoś, kto kieruje samochodem przez bardzo długi czas, nie potrafi powiedzieć, on po prostu wsiada do samochodu i jedzie, i nie potrafi wymienić czynności, które były po drodze, nawet nie pamięta tego, czy na tej ulicy jechał na drugim, na trzecim, czy na czwartym biegu. No i analogicznie przedstawia się sytuacja z czynnościami psychicznymi, że czynności, które były wykonywane wiele razy, one się automatyzują i przestają być dostępne naszej świadomości. Czyli mówiąc inaczej, coś, co początkowo świadomie staraliśmy się stłumić, w jakimś momencie nauczyliśmy się robić to tak skutecznie, że ta czynność tłumienia nam się bardzo mocno automatyzuje i nie zdajemy sobie w ogóle z tego sprawy, że myśmy sobie coś usunęli ze świadomości. No i z tego wynika następna konsekwencja, że po to, jak już mamy coś wyparte, coś uciekło nam ze świadomości i zrobiliśmy to w sposób automatyczny, to nie wymaga specjalnie dużej energii. Tutaj pod tym względem psychologia współczesna różni się troszeczkę od klasycznej psychoanalizy, o czym jeszcze za chwilę będę mówił, bo gdyby było tak, że myśmy sobie coś skutecznie wyparli, to angażuje niewielką ilość energii i w związku z tym nic specjalnie złego się nie dzieje. Natomiast u Freuda była taka metafora, która mówiła, że jak coś wypieramy, to nam zaczyna tworzyć wewnętrzne ciśnienie w naszej psychice, zaczyna się tworzyć coś w rodzaju wrzodu, który w jakimś momencie pęka i który powoduje rozmaite zaburzenia, które prowadzą do patologicznych zachowań. Gdyby przyjąć tę koncepcję automatyzacji wyparcia czy automatyzacji tłumienia, to nic takiego dziać się nie powinno. No i teraz kilka słów na temat tego, na czym polega samo wyparcie. Otóż kiedy wypieramy, nie wiemy następujących rzeczy. Po pierwsze, nie wiemy tego, co zostało usunięte z naszej świadomości. Ta rzecz całkowicie znika. To nie jest tak, że my najpierw coś wiemy, a potem tego nie wiemy, tylko jest to coś, co mieliśmy zapisane mniej lub bardziej świadomie, ale potem to nam całkowicie znika i my nie wiemy, że coś nam znikło z naszej świadomości. Po drugie, nie wiemy również tego, kiedy to zostało wyparte. W jakim momencie pojawił się ten moment, kiedy pewna rzecz przestała być dla nas dostępna. No i wreszcie ostatnia rzecz, ale to jest coś takiego, co dotyczy wszystkich procesów psychicznych. My po prostu nie wiemy, jak to zostało wyparte. My nie wiemy, jak my myślimy, jak coś zapamiętujemy. Mówiąc inaczej, my uświadamiamy sobie to, co jest produktem naszych procesów psychicznych, czyli jesteśmy świadomi naszych myśli, naszych wspomnień, natomiast nie wiemy, jak działa maszyneria naszego umysłu. I to również odnosi się do samego procesu wyparcia. Nie wiemy również ostatniej rzeczy, i to jest z kolei przedmiotem w tej chwili bardzo wielu dyskusji, czy to, co nam wraca po pewnym czasie, jest tożsame z tym, co faktycznie zostało wyparte.
To jest problem fałszywej pamięci. Fałszywa pamięć to jest takie zjawisko polegające na tym, że ludzie przypominają sobie rozmaite historie z własnej przeszłości, które niekoniecznie musiały mieć miejsce. Ludzie przypominają sobie rzeczy, które mogły im zostać przez kogoś zasugerowane. W tej chwili masę badań nad tym zjawiskiem prowadzi Elizabeth Loftus, która pokazuje, że przynajmniej w niektórych sytuacjach ludzie, którzy mówią, że na przykład byli obiektem molestowania seksualnego, faktycznie oni nie byli molestowani, ale informacja na ten temat została im zaszczepiona w trakcie terapii. No i pojawia się pytanie, w jaki sposób odróżnić tę pamięć fałszywą od takiej sytuacji, kiedy my odzyskujemy wspomnienia czegoś, co faktycznie się zdarzyło. No i tutaj zawsze pojawia się pytanie, czy jest gdzieś zapis tego wszystkiego, co w naszym życiu było, o czym już mówiłem w trakcie jednego z poprzednich wykładów. I tak naprawdę tym zapisem jest wyłącznie nasza pamięć. My nie mamy żadnego niezależnego dostępu do dokumentacji z naszego życia. A jeżeli coś jest dokumentowane, to dokumentowane są tylko nieliczne jego fragmenty. Chciałbym kilka słów powiedzieć, jakie jest przejście pomiędzy koncepcją Freuda a współczesnymi badaniami. Otóż rozmaite dane wskazują na to, że Freud traktował wyparcie jako proces, który występuje na poziomie pamięci. Mówiąc inaczej, on uważał, że wypierane są wspomnienia, a nie prawdą jest, by wypierane były jakieś spostrzeżenia. Czyli jest tak, że najpierw musimy coś zauważyć, musimy sobie to wstępnie zapisać, a potem usunąć z pamięci. O tym świadczy jeden list do jednego z jego przyjaciół, gdzie on pisze właśnie bardzo wyraźnie o tym, że wyparcie dotyczy wspomnień. Psychologowie próbowali reinterpretować koncepcję Freuda. W latach 40. i 50. bardzo modne były badania nad zjawiskiem obronności percepcyjnej, prowadzone między innymi przez Brunera, Postmana, McGinnisa, ale też wielu innych badaczy, w których pokazywano, że ludzie mają kłopoty w spostrzeganiu takich bodźców, które są bodźcami silnie angażującymi emocjonalnie. Oni na przykład pokazywali ludziom słowa nieprzyzwoite za pomocą tachistoskopu i okazywało się, że ludzie nie potrafią dostrzec słowa, powiedzmy, czteroliterowego zaczynającego się na literę D przy takim czasie ekspozycji, przy którym dostrzegali inne słowa, które były słowami przyzwoitymi. Mówiąc inaczej, wyniki tych badań sugerowałyby, że bardzo wcześnie w procesie spostrzegania pojawia się mechanizm blokowania informacji, które są informacjami zagrażającymi emocjonalnie. W tej chwili wiemy, że sprawa nie jest wcale taka prosta, ponieważ w latach 40. niewiele wiedziano na temat mechanizmów przekazywania informacji o silnych zagrożeniach do mózgu. Dopiero w drugiej połowie lat 90. zaczęto prowadzić badania, które pokazały, w jakim miejscu w naszych drogach czuciowych może zachodzić blokowanie takich informacji emocjonalnych, ale to wszystko, tego wszystkiego nie można byłoby potraktować jako przypadku wyparcia. Aczkolwiek kiedyś mówiono, że jest to wyparcie działające na poziomie samego spostrzegania. W tej chwili wiemy, że najprawdopodobniej tak nie jest. Jest pewien problem z psychoanalityczną koncepcją wyparcia, mianowicie problem taki ogólny, problem metodologiczny, bo gdybyśmy tę koncepcję przyjęli w sposób literalny, to ona jest niemożliwa do sfalsyfikowania. Po pierwsze, niemożliwa jest do sfalsyfikowania ze względu na poglądy samego ojca psychoanalizy, ponieważ on powiadał, że to zjawisko można tylko zaobserwować, natomiast nie można go badać eksperymentalnie. I w związku z tym trudno wyobrazić sobie fakty, które przeczyłyby występowaniu tego zjawiska. Przykładowo, jeżeli na przykład mówi się o tym, że ktoś nie przyznaje się do myśli, które rzekomo wyparł, to psychoanalitycy w takiej sytuacji powiadają, aha, pacjent przejawia opór. I teraz koncepcja wyparcia i oporu, one potrafią wyjaśnić wszystko. Potrafią wyjaśnić zarówno to, że człowiek sobie czegoś nie przypomina,
jak i to, że sobie coś przypomina. Czyli mówiąc inaczej, nie ma żadnego faktu, który byłby sprzeczny z tą koncepcją. I to jest pewien problem, z którym współczesna nauka nie potrafi sobie poradzić i dlatego też wtedy, kiedy zaczęto prowadzić badania nad wyparciem, psychologowie odeszli troszeczkę od klasycznej psychoanalizy i zaczęli robić to w nieco inny sposób. Jakie są funkcje wyparcia i tłumienia? No pierwszą funkcją jest po prostu, jak powiada Freud, obrona przed lękiem, ale także potem okazało się, że wyparcie nas broni także przed innymi emocjami o znaku ujemnym. Na przykład są ludzie, którzy w rozmaitych sytuacjach wypierają nie tylko lęk, ale na przykład wypierają gniew. W sytuacji na przykład konfliktu z przełożonym pracownik woli zacisnąć zęby i pomyśleć sobie coś brzydkiego na temat tego przełożonego, natomiast nie będzie mu czegoś mówił wprost, a po jakimś czasie nauczy się tego, że na widok przełożonego, kiedy pojawiają się rozmaite gniewne myśli, to on potrafi je w sobie stłumić na tyle skutecznie, że potrafi się uśmiechać do swojego szefa i mówić mu dzień dobry panie dyrektorze, w sytuacji, kiedy wcale do niego nie pała pozytywnymi uczuciami. Druga rzecz dotyczy tego, że wtedy, kiedy usuwamy rozmaite nieprzyjemne emocje z naszej świadomości, to faktycznie powinno się poprawić nasze samopoczucie, dlatego że jest wolne miejsce, które jest wypełniane przez emocje o znaku pozytywnym. No i rzeczywiście coś takiego udało się zaobserwować. Są takie badania prowadzone w drugiej połowie lat 90. nad wspomnieniami studentów. I Walker, Thompson i Skowroński powiadają, że w naszym życiu psychicznym obowiązuje zasada inklinacji pozytywnej. Skąd oni o tym wiedzą? Znaczy, co jest w ogóle przejawem tej inklinacji? Po pierwsze to, że ludzie częściej spostrzegają zdarzenia jako pozytywne niż jako negatywne. Oczywiście każdy z widzów zada sobie pytanie, to jest zupełnie niezgodne z moim osobistym doświadczeniem, ponieważ kultura polska jest kulturą narzekania. O tym zresztą w innym z wykładów mówił profesor Wojciszkę. Czyli mówiąc inaczej, w Polsce ta zasada inklinacji pozytywnej nie do końca obowiązuje, aczkolwiek my próbujemy badać to w taki sam sposób, zaczynamy badanie nad tym w taki sam sposób, jak to robili Walker, Thompson i Skowroński i staramy się sprawdzić, czy faktycznie to jest pewien sposób komunikowania się ludzi ze sobą, czy to jest pewien sposób patrzenia na własną przeszłość. I okazuje się, że ta sprawa jest troszeczkę bardziej skomplikowana, niż wynikałoby to z badań nad kulturą narzekania. Drugi taki wskaźnik dowodzący istnienia mechanizmów tłumienia i wyparcia jest to, że emocje pozytywne znikają wolniej z pamięci niż emocje negatywne. Z emocjami pozytywnymi my nic nie robimy, natomiast emocje negatywne staramy się usunąć i są dane empiryczne, które wskazują na coś takiego, że ta zasada jest zasadą niezwykle skuteczną. Mianowicie ci badacze opublikowali książkę Remembering What and Remembering When, czyli przypominając sobie coś i przypominając sobie coś kiedyś, w której przeanalizowali dzienniki prowadzone przez studentów. To były dzienniki, ja ich podziwiam. Podziwiam przede wszystkim osoby badane, ponieważ studenci musieli prowadzić dzienniczki, codziennie zapisywać rozmaite zdarzenia z własnego życia, co wymagało od nich dużej dyscypliny wewnętrznej. No ale materiał badawczy, jaki zebrali, był niezwykle bogaty. Większość zdarzeń, które sobie przypominali studenci, to były zdarzenia przyjemne. Ponad 60% to były zdarzenia przyjemne. Zdecydowanie mniej przypominali sobie zdarzeń nieprzyjemnych. Najmniej to były zdarzenia, które nie miały żadnego znaku emocjonalnego. A pojawia się pytanie, być może studenci to są tacy ludzie, oni są w takim okresie życia, który dla każdego z nas jest najszczęśliwszym okresem życia i w związku z tym być może to jest tak, że oni w ogóle mają takie dobre życie, że to nie ich wspomnienia są dobre, ale ich życie jest dobre.
No i Chwalisz i paru innych badaczy zaczęli badać osoby, które zostały ciężko dotknięte przez los. Mianowicie zaczął badać osoby, które poruszały się na wózkach inwalidzkich i sprawdzał i prosił ich również o przypominanie sobie, zapisywanie rozmaitych zdarzeń, które dotyczyły ich własnego życia. I okazało się, że proporcja zdarzeń przyjemnych, nieprzyjemnych i neutralnych była dokładnie taka sama jak w badaniach studentów. Czyli mówiąc inaczej, to nie jest tak, że to obiektywna sytuacja decyduje o tym, jak my patrzymy na nasze życie, tylko coś takiego w naszym systemie poznawczym czy w systemie emocjonalnym, co sprawia, że to życie wydaje nam się stosunkowo dobre. No i teraz można powiedzieć, że wyniki tych badań, one są z pewnego punktu widzenia niekonkluzywne. One są niekonkluzywne dlatego, że my nie wiemy, w jaki sposób ludzie wybierali zdarzenia, które mieli sobie, które zapamiętywali, czy które zapisywali w swoich dzienniczkach. Ponieważ instrukcja była taka, nie opisuj całego dnia, tylko wybierz dwa zdarzenia i je zapisz, potem będziemy pytali, czy je pamiętasz. Czyli z tego wszystkiego, co się dzieje w ciągu całego dnia, ludzie wybierają dwa zdarzenia i w związku z tym ta selekcja może następować już na etapie wyboru, a nie w trakcie zapamiętywania czegoś. Jak oni potem sprawdzali, co ludzie pamiętają po upływie rozmaitego okresu czasu, to sprawdzali, na ile pogarsza się przypominanie zdarzeń przyjemnych i nieprzyjemnych i na wykresie możemy zauważyć, że dość wyraźnie zmniejsza się siła zdarzeń nieprzyjemnych, które są oznaczone na takim kolorem fioletowo-różowym. Natomiast średni spadek siły intensywności afektu związanego ze zdarzeniami przyjemnymi jest relatywnie mniejszy. Te wszystkie różnice różnią się bardzo wyraźnie. Im bardziej cofamy się w przeszłość, tym ta przeszłość wydaje nam się lepsza, ale ona wydaje się lepsza przede wszystkim ze względu na to, że maleje siła negatywnego afektu związanego z dawnymi wspomnieniami. Dlatego też mężczyźni, na przykład po osiągnięciu pewnego wieku, wspominają okres służby wojskowej, który jest okresem niezwykłych wymagań adaptacyjnych, jako coś niezwykle przyjemnego i często do tego wracają, chociaż faktycznie wtedy, kiedy znajdowali się w tej sytuacji, ta sytuacja była dla nich zupełnie inna.